Przy okazji Święta Niepodległości nastąpiły dwa bardzo, być może dające nadzieję, znaki na ozdrowienie polskiej katolickiej części sceny politycznej. Oto pamiętacie Państwo, jak kilka lat temu narodowcy szli z takim wielkim obrazem maryjnym i twierdzili, że pod tym znakiem zwyciężymy. No, ja wtedy jasno powiedziałem, że pod tym znakiem to możemy mieć najwyżej kontynuację klęsk dziejowych sprzed ostatnich, powiedzmy, 300 czy trochę więcej lat, a jeśli chcemy zwyciężyć, to pod znakiem Jezusa Chrystusa, a dokładnie nie pod jakimś znakiem, tylko przez wiarę osobistą w Jezusa Chrystusa i upowszechnianie Ewangelii o darmowym zbawieniu w narodzie polskim. I oto narodowcy tym razem już nie wyszli z portretem Maryi, że w tym znaku będziemy zwyciężać, tylko mówią, że pod krzyżem, czy z tym znakiem krzyża będziemy zwyciężać. Oczywiście, no, jeszcze nie doszli do pełnego poznania prawdy biblijnej, ale przyznacie Państwo, że zrobili duży krok naprzód. Ale Jarosław Kaczyński zrobił jeszcze większy. Oto niedawno twierdził, że poza Kościołem katolickim nie ma niczego, tak jak dawny kandydat na prezydenta Białegostoku, tylko sam nihilizm i wszelaka różna zgnilizna. A oto wczoraj przemówił innym językiem. I mówi, że Polska już nie ma za zadanie tam bronić cywilizacji katolickiej, tylko mówi, czy Kościoła katolickiego, jak wcześniej ku zadowoleniu niektórych biskupów gadał, tylko mówi, że Polska ma bronić cywilizacji chrześcijańskiej. Dobra zmiana. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście przemyślana.